35 seniorów i 15 dzieci z terenu miasta i gminy Kozienice otrzyma w tym roku paczki z Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach dystrybucji żywności dla osób i grup zagrożonych niedostatkiem. W paczkach dla najmłodszych znalazły się słodycze, w paczkach dla seniorów są między innymi ptasie mleczko, kakao, pakowane ciasto, konserwy rybne, majonez, masło, cukier, szynka konserwowa, groszek i kukurydza w puszce. Środki na ten cel przekazała gmina Kozienice. Żywność zbierana była także w ramach akcji PCK Dni Walki z Głodem. Włączyły się w nią przedszkola nr 1, 3 i 4 oraz kozienickie podstawówki nr 1, 2, 3 i 4, a także placówki w Stanisławicach, Wólce Tyżyńskiej i Woli Chodkowskiej. Za naszym pośrednictwem oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kozienicach przekazuje świąteczne życzenia wszystkim mieszkańcom i podziękowania dla wszystkich osób, które pomogły w realizacji zarówno tej akcji, jak i wszystkich innych działań realizowanych przez PCK.